Witajcie, cni rycerze i nadobne niewiasty, w kolejnym po długiej przerwie odcinku w serii Kingdom Come Deliverance, przygody Henryka ze Skalicy. Seria oficjalnie jest u mnie na kanale zawieszona, ale to nie znaczy, że od czasu do czasu jednak nie nagram odcinka z tej serii. No dobra, okej. Akurat do Kingdom Come jakoś tak moje serduszko bije mocniej, więc uznałem, że znajdę troszeczkę czasu, żeby tutaj serię poprowadzić dalej. W dalszym ciągu Skyrim zostaje u mnie serią zawieszoną. Dobrze, kochani, ale nic to. Cóż, do rzeczy, na czym ostatnio skończyliśmy? Skończyliśmy na tym, że znajdujemy się w Ratajach. Bardzo dobrze mi poszło w pojedynku na strzelanie z łuku z niejakim tam jakimś paniczykiem, co se rękę na koniu tam zwichnął czy coś. Pamiętam, tyle pamiętam. Ale mamy tutaj dosłownie kilka questów, zadań. Łącznie z głównymi, z pobocznymi. I dzisiaj właśnie na pobocznym zadaniu chciałbym się skupić. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Wnioskuję po tym zadaniu, że to może być nietypowo ciężkie zadanie. Ptaszek w garści, zadanie od łowczego. Trzy cenne słowiki ratajskiego łowczego odleciały gdzieś do lasów. Nie znam się na ptakach. Zwykle łapię tylko oprychów i złodziei w lesie. Jeszcze żadnego nie złapałem, ale... No okej. Okej, Henryk może lubi sobie dodać. Ale przyda mi się mała zmiana. No i tutaj się akurat zgodzę. Coś innego niż szukanie zemsty na zabójcach. Coś innego niż szukanie, przeszukiwanie zwłok. Niż, kurczę, bycie na posyłki u jakiegoś karczmarza, przepraszam. Myślę, że to może być ciekawe, dlatego w pierwszej kolejności zrobię to zadanie, ale jeszcze najpierw zadania głównego odbiorę po prostu ekwipunek z dolnej kwatery w zbrojowni, ponieważ, no, wygrałem łuk od tego paniczyka w tym takim, powiedzmy, pseudoturnieju. Łowiecki łuk pana Ptaszka. Właśnie, pan Ptaszek. Wszystko się sprowadza do ptaszków w dzisiejszym odcinku. Także tutaj łuk Ptaszka pójdzie zaraz łapać ptaszki. No ale jednak, no jakiś miecz w tym w ręce wiodącej tutaj jak najbardziej by się przydał, nie? Ewentualnie tarcza do drugiej. Zobaczymy, co tam nam dadzą. Ja tylko zerknę sobie na to zadanie. Odbierz ekwipunek. No to jest tutaj. To trzeba będzie wyjść z tego ratusza i do zbrojowni. A pójdziemy główną uliczką miasta oczywiście. W stronę tego zadania. I myślę, że będzie spoko. Myślę, że będzie dobrze. Przy okazji sobie tutaj troszeczkę odświeżę pamięć, jeżeli chodzi o te lokacje. No, dozbrojenie się przyda. Nie wiem, kogo ewentualnie będę mógł spotkać tam po drodze gdzieś do tego lasu, albo nawet w samym lesie. No zawsze lepiej być uzbrojonym niż nie, a ten rynsztunek, który ja mam, no to on tak na niewiele się zdaje. No oprócz tego łuku oczywiście. I tak sobie myślę, że może jak odbiorę tutaj ekwipunek ze zbrojowni, to tak sobie myślę sprzedać te klamory, które mam obecnie. Zrobić miejsce po prostu, przy okazji troszeczkę grosza wpadnie i jakoś to będzie, no jakoś to będzie, dobrze. Ja tutaj raczej... Zobaczymy w ogóle zaraz, moment, jak to jest daleko. To jest gdzieś tutaj, mam tu jeszcze nieodkryte miejsce. Teraz pytanie, którędy by tutaj pójść. Chyba będę musiał iść jakoś od młyna tymi tutaj dróżkami, tak mi się wydaje, bo tutaj nie widzę żadnej przeprawy w tym miejscu. Wpław nie chcę płynąć. Nie chcę płynąć wpław, więc no... Ewentualnie tędy, tak jak przyszedłem. No to nie, to tutaj załatwimy sobie do młyna, załatwimy sobie to może szybką podróżą. A potem to już sobie pójdę tutaj oczywiście w myśl eksploracji okolicy. Już pójdziemy normalnie, bez żadnej szybkiej podróży tam na miejsce. No i zobaczymy. Uzbrojcie się w cierpliwość, widzowie. Może być tak, że ten odcinek będzie
naprawdę dla koneserów tej serii na moim kanale. Bo kto wie, czy ja tam godziny nie spędzę ponad, nie? W tym lesie szukając tych ptoków, tych słowików. Ja doskonale pamiętam, jakie te słowiki dźwięki mają wydawać, więc no, nic, no zobaczymy. Dobra, gdzież tutaj do zbrojowni? Czyżby tędy? I skąd wychodzi ta straż? No tak, tutaj. Jest Rataje zbrojownia. Czy ja mogę z nim porozmawiać na temat mojego... O, tak. I'd say there's not much room for improvement. You already look as good as any vassal. But your wish is my command. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson and a club. That's all? Nie. You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. No, ja się spodziewałem, że mi dadzą jakiś mieczyk. Pikowany czepiec, pałkę, tak? Pałka. No i po zbóju mi ta pałka, no nic, zobaczmy. Pikowany czepiec, no to ja już mam taki. Lekka przeszywanica, zwykła przyłbica. No dobra, niech jest. Nie wiem, co ja miałem teraz tutaj za bardzo za rękawia. To mam. Lekka przeszywanica. No, po prostu. To jest chyba uszkodzone. To jest w kiepskim stanie. No ale i tak jest lepsze. No nic, trzeba było się jakoś naprawić, kurczę, no ale... Jeszcze tutaj do takiego etapu nie doszedłem. No nic, dobra. Myślałem, że dostanę coś. Myślałem, że jakiś miecz, chociaż zwykły taki, no, stalowy dostanę, no ale... No ale coś się nie pokwapili, żeby mnie tutaj porządnie obdarować. Dobra. B. Nie chcę tutaj patrolować póki co. Póki co, to ja bym się skłaniał właśnie, żeby tutaj stąd wyjść. No nic, dobra, trzeba będzie w takim razie szybką podróżą do tego młynu. No i ruszymy od razu do tego lasu. W sumie czemu by nie? Strawa 50. No nie wygląda jakby był głodny, no ale nic, dobra. Dobrze, patrzymy w odpowiednią stronę, ale to pójdziemy sobie tak tędy bardziej. Zorientujmy się. Oj nie, za mocno skręciłem. Dobra, pójdziemy tędy. Deszcz pada. No ale to zawsze jakieś dodatkowe dźwięki. Udźwiękowienie tej gry zresztą jest po prostu kozackie. No to jest majstersztyk. Oprawa graficzna zresztą tak samo. Mało której grze jakiejś fantasy czy średniowiecznej czuje się taki klimat. Także no, bardzo mi to tutaj odpowiada, bardzo mi się to podoba. Widzę, że rzeka bardzo tak mocno wyzbrała nad tą kładką. Jeszcze tędy, prosto dalej, tak? Dobra, prosto. Potem na jakimś rozdrożu najbliższym w sumie trzeba będzie skręcić w lewo. Dobra. Tędy chyba jeszcze nie. A właściwie to już tędy mogę. Zaraz, tutaj jeszcze jest droga w lewo. To nic, przejdę sobie. Ale żwieje, jakby to powiedział inny bohater innej gry z innego kraju. Tak. Nic, no może ja... Ojejku, ja może łuk w pogotowiu. Będę miał wyciągnięty. Mam tylko nadzieję, że nie będę jakoś wzbudzał. Wędrowiec? Czy da się z nim porozmawiać jakoś? O ratajach. Będę dowiadywał na patrolu. Kiedy już pójdę na patrol, wrócę z tymi słowikami, kurka wodna.
Dobra, no nic, no, wygląda na to, że trzeba będzie jakoś iść tędy. No to idę dalej prosto. Nie jest to odkryte, więc przy okazji sobie odkryjemy. Nie mam jakiegoś szablonu na odcinki w tej serii. Gdzie zawędruję, tam zawędruję. Gdzie skończymy, tam skończymy. Niekoniecznie tam, gdzie sobie tutaj zaplanuję. Słyszę wilki. Coś mi się wydawało, że wilki słyszałem, no ale... Jejku, wydawało mi się, że coś tam jest. Na szczęście nie ma. Zaraz, ja tą pałkę może, no pałka pałką, ale... Zawsze chyba lepiej mieć coś. W tej drugiej ręce, w tej ręce wiodącej, głównej. Niż po prostu łazić samym łukiem, no bo z łukiem to ja sobie mogę z dystansu poradzić. Chociaż też nie do końca sobie poradzę, bo nie mam aż tak wyćwiczonego łuku, co miecza. Dobra, no wygląda na to, że się jakoś takoś zbliżam tam. Tak, no tędy powinienem zawędrować. Tędy powinno mi się udać tam dojść. Teraz tak, tutaj droga skręca na północ. Oto jest pytanie. Cóż to tutaj jeszcze mam? Aha, to jest ta skryba. No do skryby też trzeba będzie się wybrać. Trzeba będzie się wybrać do tego skryby jak najbardziej, bo... No, przyda się nauka czytania. Podejrzewam, że mi się to cholernie przyda w fabule w przyszłości, także... Lepiej tutaj będzie to zrobić. Jeszcze jest jakiś jeden zadaniodawca. Aha, okej. Okay. Droga skręca na północ, a potem znowu na zachód. Dobra, no to idziemy dalej na północ. Łuk zostawię wyjęty sobie najlepiej. To będzie, myślę, rozsądne. Dobrze. Na razie tutaj jest spokojnie. No nikt nie ma tutaj do mnie problemów żadnych. To jest jakiś kopiec. Jakby kopiec. No zobaczmy. I teraz dopiero będzie zejście w lewo. To już sobie tędy przejdziemy. Ojejku, tam jest coś białego. Tutaj, gdzie mam celownik teraz. Myślałem, że to jakaś południca, ale przecież to nie ta gra. Idzie tutaj jakiś jegomość, wieśniak jakiś, tak? Wędrowiec, też wędrowiec. A ty wędrowcze, czy mi... A, dobra, nieważne. Dużo chodzenia jest w tej grze, to jest naprawdę do grania produkt dla takich, no nie dla każdego. Do oglądania zresztą też nie dla każdego. Okej, dobra, zbliżamy się powoli. Powolutku się zbliżamy. Oczywiście też trzeba będzie zrobić taki odcinek typowo eksploracyjny, dłuższy niż te tutaj fabularne, na których póki co się skupiłem. Taki typowo eksploracyjny, po prostu zapuścić się gdzieś w głusze i zobaczyć, co przyniesie los. I teraz trzeba się tutaj wsłuchać. Bo zbliżamy się prawie. Tutaj droga mnie zaprowadzi prosto w tę strefę, ale... Kto wie... Może to się da już wcześniej opanować. Jakby jakaś wioska przede mną. Ja pamiętam, jeżeli odgłos tego ptaka faktycznie chociaż trochę przypomina odgłos tego skryby, no to nieźle.
Teraz pytanie, czy ja dostałem tutaj coś, jakąś pułapkę? Chyba dostałem. Bertolt rzekł, że słowiki powinny być gdzieś w lasach, wiodących do Wranika. Muszę nadstawić uszu. Jak tylko usłyszę charakterystyczny śpiew, powinienem rozłożyć pułapkę, a potem już tylko czekać, aż do niej wlecą. Ha, czyli będziemy czekać, dobra. Pusta klatka dla ptaków. No, fabularnych nic nie mam. Nic nie mam tutaj z fabularnych. Jeżeli słyszycie jakieś dziwne odgłosy, wiercenia, to przepraszam najmocniej, ale odpaliłem tutaj programy do nagrywania i... No i co? No i sąsiad oczywiście zaczął dawać znać, nie? O sobie. Chociaż długo, bardzo długo tutaj była cisza. No ale kiedyś wszystko co dobre się kończy. Dobra, okej. Okay. Tu jest jakaś... Jakiś tartak albo jakieś... jakieś chaty drwali. Tak. Tutaj są jakieś wycinki, widzę powalone drzewa. Tu idzie jakiś też wędrowiec? Drwal. A z drwalem nie porozmawiamy. A może ja tutaj... Obóz po prostu, okej. God be with you. Może sobie tutaj porozmawiać. A też to samo, co wszyscy. No to nic, dobra. Wiecie, bo pomyślałem, że może kojarzą tutaj problem tego łowczego. No i by mi coś podpowiedzieli. No ale w końcu żyją w lasach, więc może, no, żyjąc, a czy żyjąc, no, pracują w lesie. Dużo czasu spędzają w lesie, więc może znają śpiewy ptaków, nie? No ale widocznie nie. Dobra, chyba zbliżam się do tego rejonu. Jeszcze trochę. Jeszcze troszeczkę. I dopiero będziemy. No zobaczymy, jak mi to pójdzie. No. Cienko to widzę. Bardzo dziwne zadanie. Ale ja lubię takie zadania, bo... Wranik las. No dobra, czyli praktycznie jestem co? Na miejscu. A jeszcze troszkę. A ten obszar jest cholernie duży. Jak tak teraz patrzę na to. To jest cholernie duży obszar, no to rzeczywiście może zejść tutaj odcinek. No nic, no zobaczymy. Ja straszny hałas z tego co słyszę robię tutaj moimi sprzętami. Dobra, schowam na razie ten łuk może. Okej, i nasłuchujemy. Wiecie co? Ja sobie tutaj może... Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum. Ściszę muzykę jak najbardziej, ale nie całkiem, ponieważ... totalnie bez muzyki to będzie dziwnie. Tam idzie jakiś wędrowiec znów. Nic, dobra, zobaczmy. Okej, no to weszliśmy. Ale to w skraj weszliśmy. No nic, no trzeba słuchać. Trzeba słuchać, trzeba szukać. Dobra, idziemy w głąb. Słyszę chyba. To jest chyba to. Jak najbliżej tego dźwięku. Tu jest prosto. Dobra. Chyba stąd wystarczy. Jedną wyrzuć na razie. Okej. No i co? Jest, wyrzucił, okej.
Teraz dobrze byłoby zapamiętać, gdzie to jest, co to za miejsce. Tutaj, tak, przy tym takim wybrzuszniku, jakby. Dobra, ja będę szedł blisko drogi w miarę, żeby potem po linii prostej trafić. Może akurat znajdę te ptoszki tutaj. To jest cały raz ten sam? Moment, ja może tę klatkę postawię w innym miejscu. Bo tu widzę, że jeszcze głośniej to potrafi być. Tutaj dosłownie. Tutaj, no. Może lepiej tak to właśnie zrobię. Okej. No. Dobra, jest. Pusta klatka. Dobra, już się oddalam od niego. Trzeba znaleźć kolejny. No, to zdecydowanie najbardziej przypomina gdakanie łowczego, który mi tutaj tłumaczył i pokazywał. O co chodzi? Nic, no, szukamy kolejnych. Zwierzyna dzika. Może coś upoluję przy okazji. Bawię się tam. Sarenki, dobra. Nie mam czasu z drugiej strony na tego typu bajery, pierdoły. Ciemno już się tak właściwie robi. Dobrze, idziemy dalej wzdłuż drogi. Ale widzę, że ta moja klatka jest oznaczona na mapce. Są jeszcze jakieś ruiny. No cóż, dobra. Jest. Dobra, jest kolejny. Tutaj starczy, co? Dobra, to jeszcze jedna sztuka. Dobra. Ja się może odsunę teraz. Dobra. I poczekam godzinkę, powiedzmy. Tylko że tu się ściemnia. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł teraz czekać. Moment, jaki to był skrót teraz? Przyśpiesz czas. T. Na T było czekanie, dobra. Tak, chcę ominąć godzinkę. No i zobaczymy teraz. Się ptoszki połapały w to. Dobra, tutaj jest C gdzieś. Chyba tak, jest jakiś
Jest w szmacie to, tak? Okej. Bo to było takie puste. Co? Ja wam nic nie chcę zrobić, ja mam pokojowe nastawienie. No nie no, jak tutaj jest jakiś jeszcze obóz jakichś szubrawców, no to... Kurde, już się naprawdę robi bardzo ciemno. Miejsce polowań na sarny. No ciekawe, ciekawe. Dobrze wiedzieć. Przyda się do eksploracyjnego odcinka to w przyszłości. Coś pięknego. Ten taki pogłos, to echo lasu, jak się wzbiły te ptaki, no coś niesamowitego. Dobra. I tu jest coś jeszcze, tak? Nie no, Heniek, teraz nie będziemy jeść. To są, słuchaj, poważniejsze rzeczy. Podnieś to, podnieś. Dobra, no chyba mam dwie. Znajdź słowiki. No trzy, dobra. No nic, no przydałoby się znaleźć ten trzeci. No ale teraz po nocy to ja tutaj się nie zorientuję za bardzo. Nie wiem, czy ja mam pochodnie nawet. Moment, winnych. Pochodnia, no... Przynajmniej pochodnia by się przydała, nie powiem. Zbrojownia. Nie mam pochodni, no gdzie tam pochodnie? Skąd miałbym mieć niby pochodnie? Dobra, trudno. No. Burczy w brzuchu Henkowi, burczy, no. No, przydałoby się tutaj przenocować, bo ja nie wiem, czy one będą aktywne, te ptoszki. Znaczy, jeszcze jeden w sumie mi został tylko. Czy on będzie aktywny nocą, że tak powiem. No ale dobra, pójdziemy dalej wzdłuż drogi na razie. Chociaż ja tutaj coraz bardziej psińco widzę, więc... Gdyby chociaż jakiś obóz tutaj znaleźć... Zdarzają się takie obozy w sumie w lesie gdzieś. Tam chyba właśnie coś był, gdzie byli tam ci, co się zastanawiali, kto idzie. No już jest teraz, już zapadła noc właściwie, więc no tutaj muszę się naprawdę spieszyć. W brzuchu burczy coraz bardziej. No nie chciałbym czekać pod chmurką nigdzie, za bardzo. Tam coś widzę. Coś tam mignęło, coś tam błysnęło, ale to chyba wieś w oddali, tak, dobra. No dobrze byłoby przeczekać właśnie w jakimś... Zwierzyna mi tutaj przed nosem dosłownie przemyka. Dobrze by było przeczekać tu w jakimś namiocie, w jakimś obozie. Ja już teraz nic nie widzę, a co dopiero wy, no jeszcze przez jakość YouTube'a to może być różnie, nic. No dobra, przycupnę sobie w krzakach, jakkolwiek by to miało nie brzmieć. Poczekamy do, nie wiem, no do piątej powiedzmy, albo do szóstej nawet. No chyba nie mam innego wyboru póki co i tak, także no nic. Powiem wam, że bardzo mi się podoba to zadanie, takie inne, rzeczywiście coś innego, nietypowego. Zadanie nie tyle polegające na jakimś, kurczę, super skillu w walce czy coś, tylko takie, kurczę, no trzeba słuchać, nie? Trzeba słuchać. Trzeba się skupić i słuchać, mi się to bardzo podoba, dobra. Wyciągnijmy ten łuk. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak próbować szukać dalej. Dobra, ścieżka będzie biegła tędy. Zauważyłem, że przy takich jakby wykrotach to jest takich, o, tego typu miejscach. I ten pierwszy, i ten drugi właściwie. Damn it, I'm hungry. Ach, głodny jesteś, no spokojnie, przecież z głodu nie zejdziesz. Jeszcze masz tutaj sporo możliwości przeżycia. Myślałem, że może uda mi się strefić w tego zająca. Mamy czubajkę. Właściwie dlaczego by nie? Alchemii też trzeba będzie spróbować. Dobra. Trzeba nasłuchiwać teraz.
Na razie nic kompletnie nie słyszę. Nie chcę się też za bardzo wracać w miejsce, gdzie już byłem mniej więcej, ale... Jest tak podobnie, ale nie słyszę. Jeszcze troszeczkę dźwięku trzeba będzie. Dobra. Czyli jednak bez muzyki kompletnie. Wsłuchujmy się w te dźwięki. Dźwięki natury. Dobra, jeszcze jestem tutaj. Zmierzamy teraz w stronę drogi. Zobaczcie, że nic nie mówię, ale... Ale tak powiem szczerze, że się troszeczkę złapałem teraz na tym, że zapomniałem, że nagrywam. Tak mnie tutaj to zadanie przejęło. No nic, no został jeden. I coś czuję, że ten jeden ostatni będzie najtrudniejszy do zlokalizowania. Dobra, wyszedłem na drogę. No cóż, jeszcze po drugiej stronie jest. Możliwość. No jestem ciekaw, czy deszcz też na to jakoś wpłynie. Po tej stronie drogi jest taki gęstszy ten las. Coś mi się zdawało, ale tylko mi się zdawało. Dobra, zmierzamy teraz znowu w tę stronę. Właściwie to jeszcze można tutaj. Ten rejon jest duży, więc myślę, że warto zajrzeć wszędzie.
Mnie nie interesuje mnie turniej na ten moment. Deszcz jest głośny, kurczę, ja obawiam się, że w deszczu ja tutaj nic nie znajdę, bo ogólnie jest ciszej. Jeszcze miejsce polowań na dziki. Czubajka jeszcze jedna. No nic, dobra. Jest tutaj czubajka. Tutaj co, do jakiejś rzeki dochodzę? Nie, do jakiegoś szerszego traktu. No już jestem na granicy praktycznie tutaj tego miejsca. No nic, no trzeba iść tutaj. No ptaki tak w deszcz nie śpiewają, więc to jest jak najbardziej logiczne, że teraz... Dzik. Mam nadzieję, że dziki nie są jakoś szczególnie agresywne tu. No podejrzewam, że z moimi umiejętnościami to musiał z 20 strzałów takiego dzika wpuścić, żeby... Tylko wolę mu zejść z drogi po prostu. Jeszcze nie poznałem tutaj, że tak powiem, mocy tego tej fauny. W tej grze, w tej opowieści. Dobra, wracamy się teraz w stronę mniej więcej, no zaraz zatoczę koło. No nie wiem, czy ja mam tu przeczekać ten deszcz, kurka wodna, czy co. No ten deszcz nie wygląda na jakiś taki, kurczę, wygląda raczej na przelotny, więc może jakbym tak godzinkę poczekał, to by było w sam raz. No nic, jeszcze pójdziemy tutaj. W tę stronę jeszcze. Może w tę stronę. Coś tu będzie. No te słowiki tam na tej bardziej otwartej przestrzeni tak wypasowały. Może jeszcze tutaj, no tak typowo na obrzeżu, no ale nie, tutaj raczej nie. Tutaj raczej nie. Tu jest tak w miarę. Jakieś starorzecza chyba, to znaczy wyschnięte koryto rzeki jakieś, jakiegoś potoku. No tutaj było jedno z tych miejsc. Ojej, gdzie jednego ptaszka udało mi się złapać. I tam w niedaleko tych polowań, miejsca polowań na sarny było coś jeszcze. Zaraz, tutaj są jakieś... Jakieś ruiny. Myślałem, że jakaś skrzynka może. Interesujące miejsce. I cóż ja z tym fantem, z tą wiedzą, że to jest miejsce interesujące, mogę zrobić? Interesujące miejsce, no. Ciekawe. Oj, co to było? Ślepnę z głodu, czy co? Czy po prostu interesujące miejsce, że... O, jakieś fundamenta. Aha, podskoczyłem i witalności, nowa cecha. No dobra, nic, no cieszę się.
Moment, coś tutaj jest. Schowajmy broń. Włamywanie łatwe. No dobra. Teraz jak to było teraz? Tak, chyba. O, jeszcze pamiętam. Jeszcze pamiętam teraz te zasady. Buty Warhorse. Kurde. Hełm Warhorse. Ciężki... O, proszę, ciężki obuch. Jakaś naprawdę dobra broń. Przepis na eliksir na dobry sen. Ciekawe. Przeciążony jestem już trochę. A to nic, dobra. To nie, 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 to tak nie będzie. Co to jest ta czubajka? Aha, czubajka to jest ten, ten, dobra. No to pałkę trzeba przenieść. Tak, tak. Wiejski łuk jesionowy, no on jest dużo warty w sumie. No trochę tutaj mi teraz to... Dobra, czego ja tutaj nie... No te buty... Buty mają tutaj obronności 1. No mam w sumie to samo, nie? Więc... Dobra, przenieśmy te buty. Zostanę na bosaka, no ale sobie zaraz założę ten Warhorse. Dobra, i teraz tutaj, co my tu jeszcze mamy? Znajdź. Jakieś grosze. W sumie nie takie grosze. Trochę się obłowie. Modne lapcie. Lekka ciemna brygantyna. No to jest, nie, to jest naprawdę warte dużo. Srebrny pierścień. No on nic chyba nie waży. Tak. Stare buty to już nie. Dobra. Teraz tylko muszę sobie pozakładać to, co trzeba. Hełm Warhorse oczywiście, że tak. O, super. No i teraz tak, lekka przyszywanica, przenieść. Pikowany czepiec, jeden mamy, dwa właściwie. No ten jest kradziony, to moment, ja sobie ten przeniosę. Przyszywanica Warhorse jest w użyciu. Skórzana kamizelka. No i cóż, no dobra, już się troszeczkę odciążyłem, okej. To jest ciekawa sprawa, powiem wam. Ale no, opłaca się tutaj eksplorować, okej. I teraz tak, to, tak, buty, tak. I co? I wszystko jest już poza tym. Zwykła przyłbica. Gdzie jest jeszcze ten hełm Warhorse? Buty. Moment, moment, moment. Aha. Kaptur, kaptur kolczy, hełm, zwykła przyłbica. Zaraz, tutaj był. No właśnie, no był. Weź, znajdź inwentarz, zbroja. No właśnie. No. No bo to było ciekawe, że... No właśnie, no brygantyna, a nie tam jakaś kamizelka. No i teraz jest hełm. No i to ja rozumiem. I tą przyłbicę to ja mogę wyrzucić nawet. Całkowicie. Skórzaną kamizelkę tak samo zresztą. No się już do niczego nie... Co? What? No nic, trudno, dobra. Będę taki zakuty łeb. Umiejętność czytania w średniowieczu była rzadkością i zwykły syn Kowala z pewnością nie było czytany. By zrozumieć pisany tekst, będziesz musiał znaleźć kogoś, kto nauczy się czytać. Aha, czyli ja się nie nauczę tej mikstury. Ale dobrze, widzicie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ... Co? No ponieważ... ponieważ... Przestało padać w międzyczasie tak zwanym, dlatego... No... Trzeba znowu nasłuchiwać. Było troszeczkę przerwy, no ale... Słuchamy dalej, no. Słuchamy. Troszeczkę się dozbroiłem.
No ale kiszki mu marsza grają, to trzeba przyznać. No może tutaj przyleci ten trzeci jeszcze, no ja co prawda w tej okolicy łapałem już, ale... Ale właśnie, za bardzo w tamtą stronę nie szedłem. Mamy tu jakiś obóz? Jest jakiś obóz, troszeczkę się go boję. Dlatego ja tu zapiszę grę, zużywając sznapsa. Dobra, schowałem broń. A to chyba tylko myśliwi są, tak? Bandyta. Hey, all of you, gather here. Raise the alarm. The answer to my friend. Watch out. Yeah. Serio, poważnie. Ja dostałem ciężki obuch, tak? No. No cóż, dobrze, że zapisałem grę. Co, jak? No sobie mocno mnie nie ranią. Kurde, przez ten zakuty łeb to ja teraz tu prawie nic nie widzę. Do picie. Co? Ja za wolno wyprowadzam ciosy, kiedy jestem taki. Cholera. Wiecie co, z takimi moimi przerwami to ja będę musiał chyba przed każdym odcinkiem robić sobie ćwiczenia tego rynsztunku. Ja jestem zbyt zmęczony teraz. Cholera. Kurde, masakra. Nie, kiedy był ostatni odcinek? 2 miesiące temu? Także ja nie pamiętam właśnie, tak jak mówię, no. Tam jeszcze ktoś z łuku we mnie szyje. No tego jednego też bym mógł pokonać w sumie, tak właściwie. Ach, masakra. Dobra. Kończymy to w ten sposób. Nie no, to nie ma sensu. To nie ma sensu. A moment. Jak to było tutaj? No, ponad miesiąc temu był poprzedni odcinek. Ja będę musiał chyba robić sobie przed nagraniem każdego odcinka treningi normalnie. Dobra, ja tutaj wiem, że nie warto tu iść. No nic, nic. Trzeba sobie przypominać. Albo nagrywać częściej, nie? Albo nagrywać częściej po prostu i nie zapominać, o co tutaj mniej więcej chodziło. No bo tak to tutaj jest. Dobra. Szukajmy tego ptoka, bo już mi się ckni w tym lesie troszeczkę. No gdzieś go trzeba będzie namierzyć, no ale...
No nic, no zobaczymy. Może Anusz Widelec gdzieś tutaj. No ta część lasu tutaj jest. Tam dalej znowu jest gęściej. A tutaj się znowu zbliżam do tego obozu chyba, więc... Więc w sumie to ja nie wiem, czy... No tak, to nie jest zbytnio rozsądne teraz tam podchodzić. Wszystkie drogi mnie prowadzą do tego obozu. Trzeba będzie się udać tutaj jeszcze raz przy tym ciekawym miejscu. Zerknijmy. Może dla Słowika to też jest ciekawe miejsce. Może też dlatego mi kiepsko poszło z tym. Mam bułkę tylko, tak? No ile ja tam sobie podjem taką bułką? Tyle co nic. Sobie wyjmę. Dobra, no idziemy. No nie wiem, no idę, kurczę. W sumie to ja wszędzie już byłem. Jakby tak się zastanowić, w tym lesie. Z każdej strony tego obszaru. No pójdę blisko drogi. Raz jeszcze. No i zobaczymy. Wydawało mi się, że coś słyszę, ale... Od tej strony, od tego skraju tutaj, przy tej drodze, w sumie się nie rozglądałem. Tutaj też są takie miejsca. Że nie jest jakiś gęsty ten las. No ale tak, znowu pada deszcz, no to... Też kwestia tego może być.
Masakra, ja tutaj zdechnę naprawdę z głodu prędzej niż znajdę tego trzeciego ptoka. Jest jeszcze jedna opcja, opcja pod tytułem to jest Kingdom Come, czyli gra dosyć zbugowana i chociaż nie, wolałbym, żeby to po prostu była trudność niż bug. Zdecydowanie nie jest to. Nie no, słychać ptaki mimo, że pada deszcz, więc chyba... Coś tam powinienem usłyszeć, gdyby było w pobliżu. Zaraz minie godzina naszego spotkania. No i tak jak mówiłem, tak to jest właśnie, że... No tutaj to jest takie, wychodzisz... O kurde, gdzie ja się zapuściłem? Bez przesady, nie tak daleko. Że wychodzisz, no i kurde, nie wiesz kiedy, kiedy wrócisz. A najbardziej banalne zadania nieraz wymagają najwięcej cierpliwości. Ja sobie próbuję szukać po prostu miejsc tutaj, na tej całej, na tym całym runie leśnym, na tej, nie wiem, ściółce. Podobnych do, znaczy, jakichś takich elementów w tych terenach, na tym runie, na tej ściółce, podobnych do elementów jakichś takich, które były w tamtych miejscach, gdzie znalazłem te dwa pierwsze ptaki, nie? No ale... No coś jakby coś, ale... Jest. Huh, udało się, trzeci. Gdzieś tutaj. Dobra. Nie ma co. Nie ma co. Tak, pyk. Pięknie, okej. Okay. Rozstawiona pułapka. Dobra, teraz troszeczkę się odsuniemy gdzieś. Przeczekamy godzinkę. I nic, no, wracamy. Wracamy do ratajów i tyle. Przeczekamy sobie tutaj godzinkę. Niech będzie tutaj chociażby. Dobra. Tak, jedna godzinka. I będzie w sam raz. Anorektyk. Odblokowano osiągnięcie. Jeju, no, no nie, no, no bez przesady. Proszę mnie tutaj szanować. Dobra, zobaczmy, czy się ptaszek złapał.
Jest. Czyli się udało, tak właściwie. Dobrze. Okej, no i do łowczego mamy wracać. Dobra, a teraz tak. Tak jeszcze z czystej ciekawości sobie zerknę. Co my tu mamy jeszcze z pobocznych? Odwiedź skrybę w Użycach. No to jest daleko, więc póki co... Póki co, no to tak nie bardzo. I do patrolu trzeba będzie dołączyć. Dobrze, dobra, to my najpierw tutaj... To my tam sobie najpierw... I tak trzeba wrócić do tego całego, no, do ratajów i dopiero później. No nic, dobra. Trzeba zanieść łowczemu. Słowiki znalezione. Łoch, powiem wam, no, takiego zadania to jeszcze chyba w żadnej grze tego typu wymagającego po prostu słuchu i takiego rozpoznawania też, wsłuchiwania się w środowisko, w naturę, w atmosferę, w otoczenie, nie wiem, ambient, jak to zwał, tak zwał. No to jeszcze takiego czegoś nie robiłem. Nie robiłem i źle idę w ogóle. Wrócę na drogę. Widzę, że tutaj jakiś motion blur łapie co chwilę. Może z głodu. Wróćmy na drogę, tak będzie bezpieczniej. Tak. I w tę stronę zdecydowanie. Iść tutaj traktem najlepiej. Do głównej drogi. On się trochę słania z głodu po prostu, no nic, no trzeba będzie naprawdę tutaj się pospieszyć. Surowych grzybów raczej jeść nie zamierzam, bo nie wiem jakie mają właściwości, nie znam tych grzybów. Dlatego no lepiej nie ryzykować. Dobrze, dochodzimy do drogi. Dojdziemy sobie do drogi, nie wiem czy ja mogę stąd teraz szybkiej podróży, chyba stąd mogę szybkiej podróży użyć. To może szybką podróżą wrócimy do tego łowczego. I tak tutaj po drodze nic nie będę za bardzo, chyba że do obozu, ale to nie jest punkt szybkiej podróży. To nie jest punkt szybkiej podróży. Także dobra, dobra, wróćmy się do łowczego. Rataje Brama Dolna. To jest jakieś zadanie, a tu jest arena, dobra, to nie chcę jakoś blisko do areny. Niech będzie to tutaj miejsce. Po drodze natknąłeś się na trupa, nie wiesz kim był zabójca, ale to z pewnością oznacza kłopoty. Unikaj escape. Sukces, dobra, udało się. Udało się. Chociaż może mogłem zbadać. Ale to jest ciekawe, to trochę jak w takich grach RPG typowych, takich gdzie się rzuca kośćmi. Losowo znalazł jakieś zwłoki i... I jakąś decyzję trzeba podjąć. Dobra, wchodzimy tutaj do tych ratajów, nie ma co, i idziemy do łowczego. Łowczy to jest pod literką C w tym momencie. Okej, dobra. Może tutaj mają jakiś garniec? Mają garniec. Mają garniec. Zjedzmy z garnka. Gorąca zupa, zawsze się można rozgrzać. Troszeczkę. Co to było? Ona leżała? I tak dziwnie wstała. Masakra po prostu, masakra, dobra. Idźmy, idźmy dalej. Dobrze idę, a mogłem wyjść w główną drogę. No ale dobra, tędy też się będzie dało wyjść w główną drogę. Zaniesiemy temu łowczemu to. To jest prywatna posesja, tak? No ale mogłem tu wejść. Nie ma tu żadnego ostrzeżenia, okej, dobra. Pewnie tych tutaj domów piesek pilnuje. Ludzie się pochowali, mokną. No i widzę, że też zmęczenie tutaj. Trzeba będzie oddać temu łowczemu słowiki i... No i gdzieś się przekimać. W jakiejś kwaterce. Dobra, do łowczego. Do łowczego to tutaj za tą bramą. Okej. Niech będzie i tak. No, jest łowczy. No muszę przyznać, że on, mimo tego, że go troszkę wyśmiałem, on rzeczywiście dobrze naśladował tutaj te dźwięki. A to jeszcze sobie zdojemy do pełna z garnka, czemuż by nie. No, gajowy. Good day to you. Yes. Zakuty łeb. Ale to on powinien mieć teraz tą... No,
przyłbicę podniesioną chyba, nie? Czy przyłbicę, no... Ten, nie wiem jak to się nazywa. Kurde, nie znam się na tych średniowiecznych militariach za bardzo. Słowiki. So, I prowled around for a while, and I have something for you. Wonderful! How many did you get? All three. So that's all of them. Excellent. Let's hope the bird never hears about my little mistake. Let's hope not. Thank you, lad. Here's something for your efforts. No, ciekawe. 40 zwykłych strzał, 150 groszy. Ale te grosze to jest, nie wiem, to nie jest jako waluta, tylko to można jakoś tam chyba generalnie sprzedać. No nic, dobra. Porozmawiajmy o interesach, jeszcze można by z nim pogadać. Sprzedać mu coś niecoś będzie można w sumie. Ten obuch mu sprzedam, bo ja i tak tutaj powinienem miecz mieć w tej, bo ja mieczem jakby no trenowałem. A jak kiedyś będę chciał coś innego, no to ja tam chętnie majątek kupca nie stać na to. Dobra, to sprawdźmy koszyk. Usuńmy to z koszyka. I teraz tak, wiejski łuk jesionowy, to chyba na to będzie go chyba stać. Srebrny pierścień w sumie mi nie jest do niczego potrzebny, chociaż kto wie, czy nigdy nie wiadomo, czasem jest tak, że potem wyjdzie jakieś zadanie i trzeba, akurat się przyda taki pierścień. Także już sam nie wiem teraz. Dobra, dodajmy go do koszyka, bo czemu by nie. Buty też nie bardzo. Dał mi zwykłe strzały. Strzała sobie jakości. No nie, tak to nie. I chyba tak to wszystko noszę na sobie, więc... Co tu jeszcze można mu sprzedać? Jadło, no mam tylko bułkę. Inne, z innych bandaże. Jako chwas najczęściej na trawiastych stokach, łąkach, mniszek. Aj, nie, dobra, sprawdź koszyk. No i w sumie potargujmy się z nim trochę. Let's have a word about the price. Naturally. Dobra, więc jak to tutaj jest? Aha, to jest od kupca, dobra. Dawaj, 125, lećmy po całości. Since it's you. It's not worth it to me. Nie, 110, tak? Satisfied? I'd almost shake on that. Almost. Almost. 115. Dobra, niech będzie. Well, that's a decent price. Zawsze coś można stargować. Zawsze. Dobra. To ja uciekam pod daszek, kochani. I co? No i na patrol to już się wybierzemy w kolejnym odcinku, okej? No. oby więcej takich ciekawych zadań. Oby więcej. Coś naprawdę zupełnie innego, odmiennego od standardowych aktywności, jakie wykonuje się w grach RPG, czy action RPG, grach RPG akcji po prostu. No cóż, ale też trzeba będzie częściej, kurde, siadać tutaj, bo potem... Wiecie co, powiem wam tak, seria miała być zawieszona, ale nie jest, bo coś mnie do tej gry ciągnie. Ale zawsze po takich dłuższych przerwach, jak to jest, no jest tak, jakbym pierwszy raz siadał do tej gry tak naprawdę. Także, ojejku, ciekawie. Dzięki wam wielkie, kochani, za uwagę, no i widzimy się w kolejnym odcinku Przygód Henka. Trzymajcie się, cześć!